Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest Polonia 24, czyli podsumowanie najważniejszych informacji dnia dla Polaków za granicą. Agata Konarska, witam i zapraszam o to, co dziś przed nami. Najwyższy w historii wyrok wymierzony przeciwnikowi reżimu Łukaszenki. Te wyroki sądowe dla opozycjonistów są po prostu straszne i oczywiście to jest zastraszanie ludzi. Upowszechnianie języka polskiego w Stanach Zjednoczonych. W Illinois mamy specjalny program dla nauczycieli z zagranicy. Polonijne Oscary rozdane. Jest to ogromne wyróżnienie. Polonia 24 zaczynamy jednak od sytuacji za naszą wschodnią granicą. Irańskie drony w rękach Rosjan znów uderzają w Ukrainę, a Izrael na razie nie odpowiada na apel o pomoc z Kijowa. Gospodarczą odpowiedź zapowiedziały tylko Stany Zjednoczone, a liczy się czas. Moskwa w ostatnich dniach bowiem za cel obrała sobie infrastrukturę energetyczną. Giną cywile, a w perspektywie może ich czekać zima bez prądu, ciepła, a nawet wody. Przemysław Toczek. Magazyny z żywnością w obwodzie charkowskim. W płomieniach. Teren wokół magazynu został trafiony 5 razy. Budynek mieszkalny w Mikołajowie. W gruzach. Wyczołgaliśmy się przez dziury w ziemi. Ulice Kijowa po raz kolejny, mimo bohaterskiej walki policjantów, wstrząsane eksplozjami. To drony irańskiej produkcji, drony kamikaze. Mówimy o życiach, które odbierają terroryści. I choć Iran zaprzecza, Iran nie dostarczył broni żadnej ze stron konfliktu. To nie ulega wątpliwości, skąd pochodzi ta broń. Dlatego we wsparcie Ukrainy być może włączy się Izrael. Ukraina wyśle do Izraela prośbę o natychmiastowe dostarczenie systemu obrony powietrznej. Już nie tylko Moskwie, Stany Zjednoczone grożą kolejnymi sankcjami Iranowi, bo ich wkład w wojnę może odbudować rosyjskie zapasy broni. Przemysław Toczek, Polonia 24. Podczas gdy oczy świata śledzą rosyjską agresję na Ukrainę, znów głośno robi się także o działaniach reżimu Łukaszenki. Są kolejne wyroki wobec politycznych przeciwników dyktatora. Jest też zgrupowanie wojsk, które do Mińska wysłał Kreml. Nie pozostawia z Białorusi właściwie wyboru. 9 tysięcy żołnierzy, kilkaset pojazdów, w tym nawet 200 czołgów. Tyle rosyjskich sił jest właśnie przemieszczanych na Białoruś, przynajmniej oficjalnie. Jesteśmy gotowi wypełnić każde zadanie, które zleci nam dowództwo. Jesteśmy w bojowym nastroju. Wielu ekspertów nie ma wątpliwości, Aleksandr Łukaszenka musi grać w grę Putina. On musi karmić tych żołnierzy, on musi ich ubierać, on musi ich uzbroić, bo teraz Rosja ma z tym poważne problemy i to jeszcze musi ich do tego wyszkolić. By nie stracić pozornej władzy, pozycji dyktatora. Dziś de facto Białoruś jest częścią Rosji ze względu na postawę Łukaszenki. Człowieka, który nie toleruje sprzeciwu i politycznej opozycji, dlatego białoruski sąd znów wydał wyrok wobec wrogów reżimu. Pod zarzutem terroryzmu, zdrady stanu i spisku przeciw Łukaszence na 25 lat więzienia skazany został Mikołaj Autuchowicz, wraz z nim 11 osób. Te wyroki sądowe dla opozycjonistów są po prostu straszne i oczywiście to jest zastraszanie ludzi. Na proces wciąż czeka dziennikarz Andrzej Poczobut, więziony już od ponad 1,5 roku. Zmuszani do wyczerpującej pracy, uprawiania prostytucji, żebrania czy handlu organami. Są wśród nich kobiety, mężczyźni i niestety także dzieci. To ofiary handlu ludźmi, który nazywany jest niewolnictwem XXI wieku. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Szczegóły Katarzyna Urbańska. Nie mam dobrych wiadomości. Nie mam dobrych wiadomości. Utwór Przestroga opowiada historię mężczyzny, który znalazł się w sytuacji opresji i przymusu. Zaprzecza stereotypom, jakoby ofiarami handlu ludźmi były tylko kobiety i dzieci. Niewolnictwo istnieje i może dotyczyć każdego. Teraz to są przede wszystkim ludzie wykorzystywani na przykład w rolnictwie, w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w szeroko pojętym przemyśle spożywczym. Form wykorzystywania może być wiele. To może być
albo fizycznie przymuszania, albo jakieś psychologiczne. Praca, do której zmuszani są ludzie jadący za pracą, podpisujący kontrakt na jakichś warunkach, a potem zmuszani do innej pracy. Handel ludźmi jest trzecim po broni i narkotykach najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Każdego roku handlarze zarabiają około 32 miliardów dolarów. Szacuje się, że na całym świecie może być nawet około 50 milionów niewolników. W tej grupie są osoby, które z różnych przyczyn musiały opuścić swoje miejsce zamieszkania. Migranci to jest tak zwana grupa wrażliwa. Osoby w drodze, osoby, które utraciły swoje miejsce zamieszkania. Eksperci radzą, świadomość i ostrożne działanie to klucz do tego, by nie dać się oszukać. Bądźmy otwarci na świat, ale nie bądźmy naiwni. Katarzyna Urbańska, Polonia 24. Oglądają Państwo Polonijny Serwis Informacyjny. Zobaczmy, co jeszcze dziś przed nami. Pamiątkowe tablice na nowojorskim moście Kościuszki. Wystawa o prymasie tysiąclecia na Węgrzech. Wspólne działanie na rzecz nauki języka polskiego i międzynarodowa wymiana nauczycieli. To tylko kilka z założeń podpisanego dziś porozumienia na rzecz współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Umowa została zawarta w trakcie konferencji Nauczyciel w świecie wielojęzyczności. Więcej na ten temat Magdalena Barczyk. Polscy nauczyciele wyruszą do Stanów Zjednoczonych, by nauczać języka polskiego. Wszystko dzięki podpisanej dziś umowie. W Illinois mamy specjalny międzynarodowy program, w którym zapraszamy do siebie nauczycieli z zagranicy, by nauczali języka i przybliżali świat, dzięki czemu nabywają nowych doświadczeń. Ten ruch ze strony stanu Illinois, który pozwala nam przy pomocy środków amerykańskich w szczególności upowszechniać język polski w Stanach Zjednoczonych, gdzie poziom władania tym językiem jest niezadowalający, niesatysfakcjonujący, jest rzeczywiście znakomitą informacją. W stanie Illinois uczniowie polskiego pochodzenia stanowią od 10 do 20% uczniów. Zaledwie 7% z nich posługuje się językiem polskim, a sama jego znajomość otwiera wiele drzwi. To tak naprawdę możliwość wyboru, kim chcę być. Czy chcę być tylko mieszkańcem tego kraju, w którym jestem, czy chcę być aktywnym Polakiem w tym kraju, w którym jestem, czy chcę być wreszcie Polakiem w Polsce, na przykład przyjechać do Polski na studia. Pierwsze efekty porozumienia już niebawem. W listopadzie ogłosimy nabór nauczycieli do tego programu tutaj w Polsce. Nabór będzie trwał do końca grudnia, a już od stycznia będziemy podejmować kolejne działania. W czasie konferencji Nauczyciel w świecie wielojęzyczności swoimi doświadczeniami w kwestii nauczania języka podzielili się goście z Hiszpanii. Speaking a language. Znajomość języków otwiera na świat, dlatego dla młodego pokolenia to jest konieczność. W najbliższy czwartek na antenie TVP Polonia o godzinie 14 i 22.35 film Siłaczki – Polish Bilingual Pioneers o nauczycielkach, które stworzyły pierwszy polsko-angielski program dwujęzyczny w amerykańskim systemie edukacyjnym. Magdalena Barczyk, Polonia 24. Złote sowy Polonii rozdane. Już po raz 16 w Wiedniu przyznano nagrody nazywane polonijnymi Oscarami. W tym roku powędrowały one m.in. do Piotra Płonki i Marii Płonki, autorów lubianego przez widzów TVP Polonia Kierunku Zachód. Piotr jest także producentem dobrze Państwu znanego magazynu Ola Polonia. Idea od lat pozostaje niezmienna. Piękna inicjatywa. Od 16 lat nagradzani są Polacy mieszkający poza granicami swojego ojczystego kraju, którzy tworzą tutaj na obczyźnie kulturę. Nasi laureaci pochodzą ze wszystkich stron świata. Nie uważamy, że to powinno być tylko zamknięte w jakimś tam gronie kraju. Laureaci nie kryli wzruszenia. Jest dla mnie niesamowitą radością i mobilizacją do dalszej pracy, do dalszego rozwoju. Bardzo ucieszyłam się z przyznania tej nagrody. Jest to ogromne wyróżnienie. Każde wyróżnienie jest na pewno wyjątkowe i daje motywację do dalszych działań, szczególnie nam Polakom i Polonii za granicą, która na pewno cieszy się z każdego wyróżnienia. W tym roku po raz pierwszy przyznano statuetkę Pióro Złotej Sowy. Jestem bardzo zadowolona, że ja mogę być pierwszą osobą, która odebrała tę nagrodę. Nagrody nie mogli odebrać osobiście przebywający w więzieniu dziennikarz Andrzej Poczobut, ani przeniesiona do aresztu domowego działaczka Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys. Już teraz zapraszam Państwa na rozmowę z laureatem Złotej Sowy Polonii, Piotrem Płonką, autorem magazynów Kierunek Zachód i Ola Polonia. To w drugiej części programu już za kilka minut.
A teraz w Polonii 24 przenosimy się do Nowego Jorku. W 205. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki na moście jego imienia odsłonięto trzy pamiątkowe tablice ku czci generała. Ten wielki patriota, bohater Polski i Stanów Zjednoczonych pozostaje w pamięci obydwu narodów. O czym więcej Paulina Drażba. Ten most imienia generała Tadeusza Kościuszki jest jednym z najważniejszych w Nowym Jorku. Codziennie przejeżdża nim 120 tysięcy samochodów. Jest to most szczególny, łączący dwie dzielnice Nowego Jorku, które są w dużym stopniu zamieszkane właśnie przez społeczność polską. Czyli Brooklyn i Queens, a ściślej ich części Greenpoint i Maspeth. Na głównej podporze mostu w 205. rocznicę śmierci generała zainstalowano trzy tablice upamiętniające tę postać, ważną w historii zarówno Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Generał Kościuszko i generał Pułaski mieli ogromny wpływ na formowanie niepodległych Stanów Zjednoczonych. Bez ich udziału nie byłyby to Stany Zjednoczone Ameryki. Tablice ku czci generała to projekt nowojorskiej Fundacji Dobra Polska Szkoła, wsparty przez fundację Będziemy Polakami z Polski. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się to i teraz ktokolwiek przyjeżdża do Nowego Jorku z Polski, z Australii, ktokolwiek z Polonii, zapraszam. Kościuszko wyjechał do Ameryki Północnej w 1775 roku i brał udział w wojnie o niepodległość Stanów. Wtedy, po zwycięskiej bitwie pod Saratogą, o jego bohaterskich dokonaniach usłyszał świat. Warto tę historię przypomnieć. Paulina Drażba, Polonia 24. Chwilę przed śmiercią miał przedstawić się niemieckim żandarmom jako Henryk Zamoyski. I to prawdopodobnie jego szczątki w lesie na obrzeżach Skierniewic ekshumował właśnie Instytut Pamięci Narodowej. Mógł być jednym z dzieci zamojszczyzny wysiedlonych w ramach akcji Zamość. Została po nim ta mogiła i relacje mieszkańców Skierniewic zgodne są co do tego, że chłopak został wysiedlony z Zamojszczyzny. Henio miał rzekomo uciec z transportu, uciec z pociągu, który udawał się na zachód. Miał uciec z niego właśnie gdzieś w okolicach Skierniewic i tutaj w okolicach Lasu Zwierzynieckiego znalazł schronienie u rodziny Michalskich. Na jego trop wpadli jednak niemieccy żandarmi, którzy zabili chłopca. Michalscy pochowali jego ciało w pobliskim lesie. Wstępna ocena antropologa wskazuje, że szczątki mogą należeć do 14-letniego chłopca. Zostaną poddane dalszym badaniom. Nie znamy jego daty urodzenia, nie znamy imion rodziców, więc nie mamy szans na znalezienie jakichś żyjących krewnych. Instytut Pamięci Narodowej wiosną przyszłego roku wznowi poszukiwania kapitana Stanisława Sojczyńskiego i 8 osób, które w tym samym procesie zostały skazane na śmierć. Oni chcą rzeczywiście opiekować się grobem, którego przez całe życie po prostu nie mieli, a tylko słyszeli, że w rodzinie była osoba zamordowana właśnie w czasie II wojny światowej. Według szacunków historyków od listopada 1942 do marca 1943 roku Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 tysięcy dzieci. Część z nich zginęła w obozach zakłady, a część trafiła do III Rzeszy na przymusowe roboty. Teraz w Polonii 24 zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie dla niepełnosprawnych podopiecznych ojców Kamilianów w Gruzji. Gruntownego remontu wymaga bus, którym pacjenci Centrum Rehabilitacji w Tbilisi przemieszczali się na zajęcia terapeutyczne i fizjoterapię. Szczegóły Patrycja Cieślak. Ten samochód dla wielu podopiecznych ojców Kamilianów jest oknem na świat. To moja córka Eka. Samochód umożliwia jej dotarcie do Centrum Świętego Kamila. Potrzebny jest jego remont, żeby wszyscy mogli bezpiecznie tam dotrzeć. Stan techniczny ponad 20-letniego busa stwarza niebezpieczeństwo dla pasażerów. Państwowe dofinansowanie nie wystarczy, żeby pokryć koszty remontu. My otrzymujemy na jednego pacjenta, kiedy przychodzi do naszego ośrodka, 15 larów, to jest mniej więcej teraz 25 zł. Te pieniądze i tak nie wystarczają ojcom Kamilianom na wypłatę pensji dla pracowników, zakup wyżywienia czy na transport. Dlatego z pomocą ruszyła Fundacja Prospe, która prowadzi zbiórkę. Potrzeba 23 tysięcy złotych. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Kamila w Tbilisi jest dla niepełnosprawnych drugim domem. Od poniedziałku do piątku otrzymują tu fachową opiekę i pomoc medyczną. Wszystkich, którzy mają możliwość, proszę o pomoc. Patrycja Cieślak, Polonia 24.
Dwie produkcje i jedna koprodukcja Telewizji Polskiej stoją przed szansą na nominację do nagrody na prestiżowym festiwalu telewizyjnym Rose d'Or. To komedia romantyczna Miłość jest blisko, widowisko telewizyjne Hashtag Save Ukraine i film dokumentalny 1970. Międzynarodowy festiwal Rose d'Or poświęcony jest najlepszym produkcjom telewizyjnym. Na shortliście 61. edycji wydarzenia znalazło się ponad 200 produkcji z 30 państw świata. W tym dwie produkcje, jedna koprodukcja Telewizji Polskiej. To m.in. komedia romantyczna Miłość jest blisko w reżyserii Radka Dunaszewskiego i Hashtag Save Ukraine, międzynarodowy koncert charytatywny. Szansę na pojawienie się w prestiżowym gronie nominowanych ma także film dokumentalny 1970 w reżyserii Tomasza Wolskiego. Wszystkie nominacje poznamy na początku listopada. A teraz zabieramy Państwa na Węgry. W mieście Dunajváros otwarto właśnie wystawę poświęconą kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. To okazja do zapoznania się z życiorysem prymasa Polski i historii, która kilka dekad temu zarówno dla Polski, jak i Węgier była okresem walki o wolność. Choć dzielą nas setki kilometrów, historia boleśnie nas łączy. Lata 50. to okres internowania i prześladowania duchowieństwa walczącego przeciwko reżimowi komunistycznemu, zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. Ta wystawa jest bardzo ważna dla naszych narodów. Specjalnie przyjechałam z Pakozdu, ponieważ bardzo interesuje mnie historia bratniego kraju. Dzięki tej wystawie można się dużo dowiedzieć. Losy prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego przypominają życiorys węgierskiego kardynała Józefa Mincetiego. Obaj walczyli o wolność swoich narodów. Dla nas Węgrów kardynał Wyszyński jest tak samo bliski jak Jan Paweł II, czy nasz kardynał Józef Mincenty, dlatego cieszę się, że otwieramy tę wystawę. Na ekspozycji znajdują się zdjęcia od dzieciństwa do śmierci kardynała. Każde opatrzone jest opisem w dwóch językach. W ten sposób chcieliśmy pokazać i przybliżyć ludziom Polonii, a teraz w tej chwili Węgrom, poprzez to, że wystawa będzie wędrowała po kraju, postać naszego słynnego prymasa. Człowieka wielkiej wiary, który potrafił przebaczać nawet wrogom. Jest jednym z najbardziej wpływowych współczesnych artystów, a międzynarodową sławę przyniosły mu monumentalne rzeźby. Dzieła Anisha Kapoora można właśnie podziwiać w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. To pierwsza wystawa tego artysty w Polsce. 12 prac Anisha Kapoora przyjechało do Orońska 5 tirami. Najcięższa rzeźba waży 14 ton. Anish Kapoor to zaskoczenie, to niespodzianka, to skala, monumentalność i przede wszystkim wielka sztuka. Dzieła mistrza, które można podziwiać w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, artysta wybrał sam, proponując także ich rozmieszczenie. Trzeba powiedzieć, że to jest absolutnie wyjątkowa wystawa. To znaczy Anish Kapoor właściwie nie wystawiał do tej pory w tej części Europy. Ekspozycja prezentowana w dwóch przestrzeniach, muzeum i oranżerii, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wielbicieli sztuki z całej Polski. Jest to wydarzenie bezsprzecznie rangi międzynarodowej. Nie można było tutaj dzisiaj nie być, nie można było nie zobaczyć tych prac na żywo. Jestem w szoku, ponieważ to było moje marzenie, żeby zobaczyć na żywo wystawę Anisha Kapoora. Tym bardziej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Tę wyjątkową ekspozycję będzie można podziwiać do lutego 2023 roku. A teraz przenosimy się do Zakopanego. W sercu polskich Tatr ruszył pierwszy Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Przez najbliższe 3 dni trenerzy, zawodnicy, ludzie biznesu, media i politycy będą debatować o roli sportu w obliczu wojny i o organizacji wielkich wydarzeń sportowych. Europejski Kongres w Zakopanem ma być pierwszym z cyklu spotkań ludzi świata sportu i turystyki, którzy kierują się podobnymi wartościami w rywalizacji i codziennym życiu. Nie wyraża zgody na to, czego dopuszcza się Rosja w kontekście Ukrainy i nie wyraża zgody na to, aby jak gdyby nigdy nic podejmować rywalizację sportową z przedstawicielami takiego kraju. Przez najbliższe 3 dni w ramach 8 bloków tematycznych nie zabraknie dyskusji na temat międzynarodowych wyzwań związanych z wojną na Ukrainie czy organizacji w naszym kraju i Igrzysk Europejskich. To będzie największe wydarzenie sportowe na świecie w 2023 roku i to jest poza wszelką dyskusją. Wydarzenie ma być wstępem do ubiegania się przez Polskę w przyszłości o organizację najważniejszej zimowej imprezy 4-lecia. Uważam, że Igrzyska Zimowe Olimpijskie to jest nasza ambicja i realne możliwości, aby powoli myśleć o organizacji tej największej imprezy sportowej. Szacuje się, że w pierwszym Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki weźmie udział blisko 1000 osób z całej Europy.
Poznaliśmy laureatów prestiżowego plebiscytu magazynu France Football. Złota piłka dla najlepszego piłkarza roku 2022 trafiła w ręce Francuza Karima Benzemy. Wyróżniony został też m.in. Robert Lewandowski, a o szczegółach opowie Konrad Reluga. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, tegoroczny plebiscyt złotej piłki wygrał Karim Benzema. Napastnik Realu Madryt i reprezentacji Francji to król strzelców hiszpańskiej ekstraklasy i Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu. Z dużą przyjemnością patrzę na Benzemę, bo on ma to coś. On ma ten błysk, jak prowadzi piłkę, jak zachowuje się na boisku, widać tę iskrę. Po raz pierwszy w historii podczas gali przyznano nagrodę imienia Gerda Millera dla najlepszego strzelca. Został nim Robert Lewandowski, który w poprzednim sezonie zdobył 57 goli w klubie i reprezentacji. Dziękuję wszystkim kibicom za ogromne wsparcie, które od Was dostaję. Było dla mnie szczególnie ważne w tym roku i bardzo je doceniam. W rywalizacji o miano najlepszego piłkarza roku Lewy został sklasyfikowany na czwartym miejscu. Mógłby być wyżej, ale myślę, że Robert, tak jak wcześniej wspomnialiśmy poza anteną, przyjechał tutaj wygrać, przynajmniej rok czy dwa lata temu. Teraz, jeżeli ma tu czwartą pozycję, myślę, że u niego nie ma smutków. Polak był faworytem plebiscytu dwa lata temu. Ze względu na pandemię organizatorzy postanowili jednak nie przyznawać nagrody. Konrad Reluga, Polonia 24. A teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu nagród Złote Sowy Polonii. Państwa i moim gościem jest laureat tegorocznej Złotej Sowy, Piotr Płonka, autor magazynów Kierunek Zachód oraz Ola Polonia, także producent. Dobry wieczór, witam cię serdecznie. Dobry wieczór Agato, dobry wieczór Państwu. Piotrze, to wyróżnienie od lat przyznawane jest za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe Polakom mieszkającym poza krajem. Na początek gratulacje oczywiście przyjmij od nas. No i powiedz, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda, to wyróżnienie, jakie emocje ci towarzyszyły, gdy dowiedziałeś się o przyznaniu Złotej Sowy? Dziękuję za życzenia. To już ponad 16 raz zostały wydane Złote Sowy w Wiedniu. I byłem po prostu bardzo zaskoczony, gdy dowiedziałem się o tym, że zostałem nominowany i oczywiście dotrzymałem w kategorii mediów to wyjątkowe wydarzenie, tą wyjątkową statuetkę, która stoi tutaj koło mnie. To było coś niesamowitego. Przyznam się szczerze, że każdy z nas lubi być doceniony za to, co lubi, ale patrząc na to, jak dużo my pracujemy, jeździmy i staramy się pokazywać innych, nie myślałem o tym, że ktoś może zakwalifikować mnie do jakiejś nagrody i jeszcze ją dostanę. Jesteś blisko spraw Polonii. No właśnie, spotykasz się z naszymi rodakami w Niemczech, w Belgii, we Francji. Jesteś autorem tych magazynów, o których już wspominałam, prezentując ciebie. A skąd w ogóle pomysł, by życie zawodowe poświęcić sprawom Polonii? Czy ma to związek też z twoimi emigracyjnymi doświadczeniami, z wyjazdem z Polski? Tak dokładnie jest. Wyjeżdżając z Polski, przyjechałem do Niemiec, obserwowałem, co tu się dzieje, co Polacy, nasi rodacy czy Polonia organizuje. Biorąc często kamerę ze sobą do ręki, robiłem relacje dla siebie, do swojego archiwum tego, co się właśnie działo. I w pewnym momencie stwierdziłem, że żal, żeby to wszystko szło tylko do mojej puszki, że warto to pokazać tak samo innym ludźmi. Bo naprawdę to, co nasi rodacy robią na całym świecie, bo to nie są nie tylko Niemcy, nie jest tylko Europa, to jest cały świat, to jest coś niesamowitego, wspaniałego. Jak staramy się promować naszą kulturę i polskość? A jak twoim zdaniem należy, jak ty sam starasz się mówić o osiągnięciach i wyzwaniach, a czasem problemach także stojących przed naszymi rodakami za granicą? Jak dobierasz poruszane tematy i bohaterów swoich programów? Opowiedz troszkę o tym. Ja powiem, to nie jest łatwe, dlatego że jak już wspomniałem wcześniej, tego jest bardzo dużo. Bardzo dużo nasi rodacy starają się robić. Zostajemy przy tych pozytywnych może emocjach, tych, co nasi rodacy dokonują wyjątkowego. I to są bardzo proste rzeczy, banalne, gdzie na przykład ktoś otworzył piekarnię w Paryżu, ale tak samo bardzo doniosłe rzeczy. Ktoś dostał jakąś wyjątkową nagrodę, na przykład w Niemczech czy w innym kraju. Nagrodę na poziomie tamtego kraju docenili naszego rodaka. Także nie jest łatwym zadaniem, zresztą nie muszę ci tego mówić, wiesz doskonale jak to jest, jak dużo informacji dostajemy i niełatwo wybrać, nie powiem, że te najciekawsze, bo te najciekawsze zawsze wybieramy i one są bardzo fajne, ale niełatwo pokazać wszystkie, bo ich jest tak aż bardzo dużo. Jeszcze dużo przed nami zatem, a realizacja tych programów pozwoliła ci na takie własne, osobiste odkrycia, małe lub też duże?
Tak, powiem ci szczerze, to było 2 lata temu na Krecie. Pani Danuta, tylko to akurat to w tym przypadku będzie takie smutniejsze wydarzenie, dlatego że pani Danuta sprzedaje swoje oliwki i oliwę na Krecie i tam spotkałem ją po prostu przypadkiem. Naprawdę to było przypadkiem. Zrobiliśmy o nim materiał i cieszę się, bo mogliśmy ją wesprzeć naszym programem. To było wspaniałe, bo kilka dni później pani Danuta do mnie zadzwoniła, powiedziała, że się cieszy. Nasi rodacy przyjeżdżają, kupują u niej oliwki, a przypomnijmy sobie, że to był okres właśnie pandemii i bardzo mało w ogóle było turystów na Krecie, a dzięki temu właśnie, że usłyszeli o pani Danucie, mogli ją wesprzeć i pani Danuta była bardzo szczęśliwą kobietą. Piotrze, to króciutko na koniec. Jakie sobie wyzwania stawiasz? Jakie masz marzenia w życiu zawodowym, powiedz nam? Wyzwania są takie, że w Polonii, w TVP Polonii brakuje jeszcze tylko 2 kontynentów, to jest Azja i Afryka. Czekam, kiedy je dostanę i oczywiście w drogę. Z całego serca życzymy ci tego. W takim razie jeszcze raz gratulując Złotej Sowy Polonii. Piotr Płonka był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję też państwu za uwagę. Dziś Polonii 24 to wszystko, ale jutro czekamy oczywiście na państwa o tej samej porze. Proszę koniecznie być z nami. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.